Ja ci rozmawiali? Gdybyście nie rozmawiali, to pewnie by się nie odbyło. Powiem ci tak. Czy mogę poprosić białeczko? Ale sojowe tylko. Kiedy byśmy w Bułgarii? Dobra, mam radę. Dasz radę? No. 2 tygodnie minęło w Bułgarii. Tak? Przez 2 tygodnie Konar był u was więcej razy niż ja. To prawda. Tak bokiem nie, tak. Ja tam go często nie widzę, ale... Jakby panowie, bo my rekord pracy dzień w dzień pobijamy dzisiaj też? Czemu? No, mówicie to, my chcemy, nie? Bro, yeah, like if you're so bad, pop is not high, so 6-6 now, then it's time. Będzie i twoje? No rekord pobity, 13 minut do ronda, było 16 do ronda. Ja. Chciałem pogratulować, nowy rekord. Polo, gdzie masz tą galerię? Gdzie masz tą galerię chwał? Już idę. Zaraz się pokażę. Zaraz mi pokaż. Zobacz. No? To jest słaby Henryk Kain. Alcina! Zobacz, no idziemy dalej. Próba duży, Skaldowie, przepraszam. Tutaj Ruby. No same chwały. Tutaj jeszcze jest Shaggy ze Stingiem, prawda? Shaggy ze Stingiem. Tam no. I zobacz tutaj co jest. Zobacz tutaj. Pan Wojtaszek. To jest właśnie Wojtaszek z Team Shaggy, to jest ten level, nie? Ja pomyliłem się. Okej. No i dobra, jeszcze 2 godzinki. Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania. Na awaryjnych światłach skończę jutro bolibania. Klub 33 to była ta Bułgaria. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king and I ain't been crowned. W sumie to zależy, czym jest bicie na wakacje. Gdybyście nie wstawali rano, no to może racja. Jeśli chodzi o to, że dla wielu to atrakcja. Ja ci go nadałem? Gdybyście nie rozmawiali, to pewnie by się nie odbyło. Powiem ci tak. Czy mogę poprosić białeczko? Ale sojowe tylko. Kiedy byśmy w Bułgarii? Dobra, mam radę. Dasz radę? No. 2 tygodnie minęło w Bułgarii. Tak? Przez 2 tygodnie Konar był u was więcej razy niż ja. To prawda. Let's play volleyball. Don't think about the statistics, don't think about the importance of the match, don't think about anything what happened last year or what will happen in the... I don't care about that, and you, nor should you. Don't think only about, okay, I'm here now, I have to serve, I want to serve strong service, there is a outside hitter, there is Možić, there is Trebulj, I want to go strong in his zone, okay, and be aggressive over there. When you're arriving, try to stay focused on the things that we prepared and technically to be precise, okay, and this is what it's more important. And remember, they will put us in difficulty, so it's a great opportunity for us to improve a little bit, playing under stress and against a team who can give us hard time. Okay, done. Diabeł w ludzkiej skórze. Jaki wynik dzisiaj? 3-0, 25-23, 25-17 i 25-19. Okej, no to... Stawiajcie 100%, pewnie. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, nie wyobrażam sobie, żeby teraz w Ergo Arenie ktokolwiek siedział. Bo przed nami ci, dla których tutaj jesteśmy. No! the reaction. Set finish on 14. They will probably now go with the service to keep us off the net. Paweł Zatorski tuż po zwycięskim spotkaniu ze Słowenią. Paweł, to było solidne zwycięstwo. Powiedz mi, skąd ta trudność w naszej reprezentacji w spotkaniach ze Słowenią? Dzisiaj zwycięstwo szczęśliwie. Trudność stąd, że to jest strasznie solidna, silna i doświadczona reprezentacja. Oni w tym roku nie awansowali do 8, ale grali zupełnie innym składem, szczególnie dwa pierwsze turnieje. Tutaj walczyli jak na śmierdzi życie, żeby zakwalifikować się do Bolonii. Nie udało im się, ale wiemy, że na każdym turnieju, jeśli właśnie ci zawodnicy będą grali, to mają wielką siłę, znakomitą technikę, siłę fizyczną i pokazują to w każdym momencie. Mimo naszej dominacji w pierwszym secie wiemy, że oni zawsze są w stanie się podnieść i stąd tak ciekawe i interesujące mecze przeciwko temu zespołowi. Wydaje mi się, że ten weekend dużo nam powiedział i teraz będziemy się już za kilka dni widzieć w Spale i będziemy się przygotowywać do turnieju. Wszystko wychodzi na to, że będziecie mieli okazję do rewanżu z Iranem. No właśnie, jak pokonać Iran? No fajnie, jakbyśmy tak dobrze przyjmowali, zagrywali i blokowali, to by było rewelacyjnie, ale zobaczymy, to jest sport i każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. My na pewno będziemy chcieli zrewanżować za to pierwsze spotkanie w Gdańsku i zrobimy wszystko, żeby przejść do następnej fady, bo cel jest troszkę inny niż sam wyjazd do Bolonii. Irańczycy są znani z waleczności. Oni tutaj zagrali świetny turniej i wywalczyli sobie w trudnych warunkach awans do tego Final Eight. Dlatego szykujemy się na arcytrudne spotkanie. Musimy zagrać dobrze, myślę, praktycznie we wszystkich elementach, żeby pokonać ten zespół. To nie jego. Co? Jak nie jego? Czyli to jest? To jest jego. A tu ktoś dzwoni, tak? No tak, bo szukają. Szukają. Halo? Nie, cześć Patka. Fotowoltaika. Cześć Patka, co tam? Bartek, co? Z tej strony. Nie, jaki telefon? No to będzie w hotelu. Tak? Nie ma. Nie, może iść znowu tam z przodu? Ja ci je dawałem do ręki. Nie, dobrze, że telefon, a nie coś innego. Nie, ja tylko wyjąłem, to wydałem. Dziękuję bardzo. Ale prosiłeś. To jest Patka? Nie, nie, nie.